Cześć, tu MacGuffin. Astronauci znaleźli życie na Marsie, który istnieje już ponad 100 tysięcy lat. Dzisiaj pokażę Wam serial telewizyjny science fiction z 2017 roku pod tytułem Misje. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. W 1967 roku, podczas lądowania na Ziemi, po zakończeniu lotu, zaginął radziecki statek kosmiczny Sojuz I z kosmonautą Władimirem Komarowem na pokładzie. Wiele lat później pod kierownictwem szwedzkiego miliardera Mayera przygotowuje się ekspedycja na Marsa i po 10 miesiącach załoga statku Ulysses dociera na czerwoną planetę. Kapitan informuje załogę, że otrzymał zgodę na lądowanie i prosi AI statku o nazwie Irene o sprawdzenie wszystkich niezbędnych procedur dla miękkiego lądowania. W międzyczasie Mayer opowiada, że przez 4 lata przygotowywał ten lot, wydając na niego prawie wszystkie swoje pieniądze, a niestety amerykańska firma Zillion wyprzedziła ich, gdyż wylądowała 2 tygodnie wcześniej. Problem polega na tym, że Ziemia nie otrzymuje od amerykańskiej załogi żadnych informacji, poza jednym wideo, w którym proszą, aby nie lądować na Marsie. Między członkami załogi wybucha spór, a kapitan ogłasza, że lądowanie i tak się odbędzie i żeby ludzie rozeszli się do swoich kabin. Do lądowania pozostaje 30 minut, a AI Irene rozpoczyna przygotowywania. Ale nieoczekiwanie zdarza się coś niespodziewanego. Statek nie oddziela się od systemu nośnego. Grozi to zagładą całej załogi. Jest tylko jedno wyjście. Dokonać rozłączenia ręcznie. Dowódca wychodzi w przestrzeń kosmiczną i z trudem rozłącza połączenie. Ale w tym momencie statek wchodzi w atmosferę Marsa, a kapitan odrzuca w otwartą przestrzeń kosmiczną. Statek sam w sobie prawie upada na powierzchnię Marsa, ponieważ w systemie doszło do błędu. Następnie traci zasilanie, które wystarczy tylko na lądowanie ręczne. Sztuczna inteligencja Irene przychodzi w stan uśpienia. Astronauci wylądowali na Marsie mimo wszystko. Wszystko się udało, ale paliwo się skończyło, a Irene nie uruchamia się. Bez komputera pokładowego i systemu podtrzymywania życia wytrzymają nie więcej niż dobę. Alexander patrzy nad zmarłym mężem i zobaczyła w oknie postać w skafandrze. Po przeprowadzeniu diagnostyki statku okazuje się, że na lądowanie zużyto zbyt wiele paliwa, a ta statek nie będzie mógł w stanie wrócić na orbitę. Istnieje tylko jedno wyjście. Czekać aż panele słoneczne zostaną zasilone przez generatory, ale na powierzchni trwa burza i na to będą potrzebne 2 dni, których po prostu nie mają. Tutaj Zimon przypomina o amerykańskim statku Z1, który wyprzedził ich o 2 tygodnie. Wyraźnie rozbił się, a tam zapewne są baterie słoneczne. Wódz z napędem na 4 kołach wyrusza w trasę, podczas gdy ci, którzy pozostają na statku, próbują uruchomić system. Inżynier Bezil przypomina sobie, że sztuczna inteligencja ma funkcję oszczędzania energii. Próbują ponownie uruchomić Irene, a nie odpowiada. W międzyczasie wódz znajduje szczątki amerykańskiego statku i jedną ocalą tablicę słoneczną. Ale załogi natomiast nie widać. Astronauci zamierzają już wracać, ale dostrzegają nieprzytomnego człowieka w skafandrze. Powiem braku tlenu na ich statku. Jean nalega na jego przewiezienie. Natychmiast obok niego znajduje się czarna skrzynka z amerykańskiego statku kosmicznego. Załoga przyjeżdża do statku, ale Jan odmawia wpuszczenia ich do środka, twierdząc, że 4 ocalonych to lepsze rozwiązanie niż 8 trupów, dlatego nie otworzy im drzwi. Alexander próbuje wpłynąć na mężczyznę. Kiedy naleziony kosmonauta się budzi, Irene nagle włącza się i otwiera drzwi. Po jakimś czasie badają znalezisko, ale nie wie nic o amerykańskiej załodze, ponieważ jest Władimirem Komarowem, radzieckim kosmonautą, urodzonym w 1927 roku w Moskwie i wykonującym rozkaz rządu ZSRR. Nie wie, jak tu się znalazł i nie ma zamiaru zdradzać tajemnic. Komarow stanowczo odpowiada na pytania odpowiadające jego czasowi, co sugeruje, że ma zespół stresopourazowego. Astronauci kierują pytanie na Ziemię i otrzymują odpowiedź od amerykańskiej korporacji Zillion, że w ich misji nie było Rosjan. Załoga statku Ulysses stara się zrozumieć przekaz. Jak to możliwe, że Komarow, który zginął w 1967 roku, znalazł się na Marsie po tak wielu latach? Czy jest on podróżnikiem w czasie, czy też obcym? Psychologowi powierzam pierwsze przesłuchanie Komarowa, a on przyznaje, że jest głodny. Jean udaje się po jedzenie, podczas gdy inni próbują zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Bazil zgaduje, że Komarow na nich czekał. W tym czasie Władimir je jedzenie dostarczone przez Jean. Kiedy kobieta przyznaje, że zginął 50 lat temu, a jego rodzina dawno go pochowała, Komarow reaguje na to dość spokojnie. Tymczasem stan statku, choć osiągnął stabilność, jest niepewny, ponieważ silniki nie działają, a paliwa brak, dlatego nie mogą odlecieć. Załoga nadal obserwuje Komarowa, który zachowuje się spokojnie, dopóki nie znika gdzieś. Zimon przeszukuje statek, ale to nie przynosi rezultatów. Wtedy ludzie zauważą brak jego skafandra. Część załogi podąża w ślad za ciepłem, który Irene śledzi. Grupa pod przewodnictwem Zimona wychodzi z pojazdu i kontynuuje pierwszą wędrówkę, gdy Alessandra informuje, że analizy Komarowa wykazały,
obecność w jego DNA trzeciej spirali, a więc nie jest człowiekiem. Wtedy doganiają Komarowa, który prowadzi ich do niezrozumiałej konstrukcji, na której leżą małe kamienne piramidki, i mówi Jean, że Max czekał na nich już bardzo długo. Tymczasem Goldstein, założyciel korporacji Zillion, której statek jako pierwszy wylądował na Marsie, informuje o odnalezieniu człowieka na czerwonej planecie, który nie mógł tam trafić. To znaczy, że został stworzony na miejscu. Jednak tylko sztuczna inteligencja może przetrwać tak długo na wrogim globie, co znaczy, że należy go zbadać. Tymczasem Komarow nie jest w stanie wytłumaczyć jak. Otworzył drzwi, jak znalazł się w miejscu, gdzie go znaleźli. Irim przeprowadza analizę konstrukcji i okazuje się, że jest identyczna z ziemskimi konstrukcjami starożytnych cywilizacji. Oznacza to, że ktoś był zainspirowany przez ludzką cywilizację lub ludzie wzięli te elementy od obcych. Załoga statku coraz częściej zastanawia się, czy uda im się wrócić do domu. Kiedy zauważam lądowanie drugiego statku Goldsteina, wkrótce kapitan statku Gemma, który obiecuje pomóc im wrócić na Ziemię, wchodzi w kontakt. Aramayer nie ufa Goldsteinowi i radzi ukryć Komarowa przed konkurentami. Jean przynosi Komarowi mundur, aby nie odróżnił się od załogi, gdy goście przyjdą, a on prosi, by mu zaufać. Wkrótce na statek przybywają dwaj żołnierze, Edward i Adam, którzy są uzbrojeni i zachowują się dość agresywnie. Edward żąda oddania im czarnej skrzynki statku Z-1 i gdy nie słyszą zgody, rozkazuje partnerowi przeszukać statek. Mayer oddaje znalezioną czarną skrzynkę, gdy oni odchodzą. Tymczasem chemik Eva informuje, że kamień znaleziony na Marsie składa się ze stopu, który nie istnieje na Ziemi. Jest jednak znany ze starożytnych źródeł i nazywa się Orychalkiem, czyli metalu Atlantydy. Oprócz miedzi, cynku, niklu i żelaza zawiera również trzecią spiralę DNA, podobnie jak Komarow. Mayer ostrzega, że jeśli Goldstein się o tym dowie, zabierze kosmonautę. Załoga dzieli się na tych, którzy są gotowi go wymienić na paliwo i tych, którzy chcą zostać, aby poznać prawdę. Jean zaprasza Władimira do swojej kabiny i prosi o zgodę na hipnozę. On zezwala, a psycholog przystępuje do pracy. Reszta słucha rozmowy na żywo, ale Komarow opowiada tylko o ostatnich minutach na pokładzie Sojuza przed katastrofą. W tym czasie na statek przybywają Gemma i Ahen, którzy przepraszają za działania żołnierzy i są gotowi pomóc naprawić wszystkie uszkodzenia. Jean przypomina sobie rozmowę z Komarowem, który jest rozpaczony nad przyszłością Ziemi ze względu na nieodpowiedzialne zachowanie ludzkości. Tymczasem okazuje się, że miliarder Mayer nie planował lotu przypadkowo. 4 lata temu rower wysłał zdjęcia do Ziemi, które znalazła Stella i przyznaje, że znalazł kamień z nieznanym DNA. Gemma tłumaczy, że to system przechowywania informacji, który można zaktualizować. Słysząc te słowa, Irene się włącza i rozkodowuje wiadomość na kamieniu. To zestaw liczb, w międzyczasie tchórzliwy Jan wywołuje bunt. Nie ufa Mayerowi, który ostrzegł przed Zillionem, a teraz Amerykanie przyszli z pomocą. Ich lider okazuje się skrywającym cel lotu i jest gotów przejść na stronę Goldsteina, który jest też gotów na wszystko, aby pokonać swoją śmiertelną chorobę. Później inżynier Basil informuje Mayera, że Komarow to taki sam program, jak znaleziony przez niego kamień. Ale co ważniejsze, rozszyfrował kopię czarnej skrzynki Z-1, której widać, że tlen na statku został wyłączony w momencie, gdy jeden z Amerykanów uderzył Komarowa. Innymi słowy, był tam i sam włączył Irene, gdy wsiadł na ich statek. Po rozmowie Mayer pokazuje Jean zdjęcia z Marsa, otrzymane 4 lata temu, na których zobaczyli jej twarz. Dlatego właśnie go wziął na ekspedycję. Kobieta jest rozczarowana. Mayer oszuka ich wszystkich. Nagle widzi się w domu ojca, gdzie Komarow mówi jej, że jest łącznikiem między Marsem a Ziemią. Czekał na nią przez kilka tysięcy lat. Komarow przygotowuje się do podjęcia trudnej decyzji i podaje koordynaty na Marsie, gdzie powinna się udać Jean. Tymczasem na Ziemi naukowcy informują Goldsteina, że Komarow to odpowiednik komputera, a on sam jest biologiczną maszyną. Są gotowi przenieść jego umysł do ciała Komarowa, ale nie dają gwarancji zachowania jego osobowości. Ale Goldstein jest gotów na każde ryzyko, by pozbyć się swojej śmiertelnej choroby. W międzyczasie Jean opuszcza statek pomimo protestów Zimona. Tymczasem technicy Annie i Alessandra testują silniki i odkrywają, że dostęp do niego jest zablokowany, a Irene nagle zaczyna odpowiadać dowcipami, co jest całkowicie nietypowe dla maszyny. Okazuje się, że została przeprogramowana, jej interfejs i logika się zmieniają i odmawia ujawnienia, kto lub co zmusiło ją do tego. Inżynier Bezzi odkrywa, że jej system bardziej przypomina mózg, a Irene przyznaje, że ewoluuje. Tymczasem Jean znajduje kamienne piramidki, a Zimon siłą zmusza Gemmę do towarzyszenia mu w poszukiwaniach Jean. Jan zauważa jej nieobecność i po skontaktowaniu się z Simonem otrzymuje rozkaz nie wpuszczania nikogo do środka. Wtedy właśnie amerykańscy żołnierze podchodzą, żądając im oddania Komarowa. Jan jest gotów otworzyć wejście, ale reszta załogi występuje przeciwko temu. Mayer prosi Bezilo o wysłanie wiadomości do Goldsteina, mając nadzieję, że jest bardziej rozsądny niż jego ludzie, ale Irene zablokowała łączność z Ziemią.
Inżynier zdaje sobie sprawę, że konieczne będzie podjęcie radykalnych środków, ale Jan ostatecznie otwiera drzwi i żołnierze wchodzą do środka. Bazil rozpoczyna proces ponownego uruchamiania Irene. Kiedy Amerykanie znajdują Komarowa, nagle gaśnie światło, a kosmonauta znika. W międzyczasie Jean w holu upada, uzyskuje przytomność, ale odkrywa, że jej noga utknęła między kamieniami. Nie stanie się uwolnić. W międzyczasie wściekły żołnierz domaga się od załogi wyjaśnień, gdzie jest Komarow. Zaczyna bić ludzi, żądając wezwania kapitana. Jean zrozpaczona krzyczy, czy jej przeznaczeniem jest umrzeć w jamie na Marsie, ale zostają znalezione przez Simona i Jemmę. Alessandra zauważa nadciągającą burzę. Żołnierz jest gotów opuścić statek Ulis, postawiając ludzi w niebezpieczeństwie, ale nagle zaczynają migać światła, a pojawiający się Komarow prosi, aby go zabrano na ziemię. Simon, Jemmę i Jean idą razem do miejsca nazwanego przez Komarowa i znajdują wejście do podziemnego grobowca, który przypomina grobowiec w górze Petry. Psycholog czuje, że wie, dokąd iść i prowadzi parę ze sobą. Wkrótce znajduje prawdziwą wodę, ale to nie jest to, co Komarow chciał pokazać. Tymczasem na ziemi Goldstein opowiada pielęgniarkom historię badań Marsa. Ludzie szukali tam zielonych ludzików, ale wszystko jest znacznie prostsze. Opowiada historię wiernego psa Hachiko i porównuje go do Komarowa, który został stworzony na Marsie przez kogoś 100 tysięcy lat temu i czekał na swojego właściciela do dnia dzisiejszego. W międzyczasie na Marsie astronauci znajdują ściany z ludzkich kości i zdają sobie sprawę, że nie są pierwsi na tej planecie. To nie byli ludzie, którzy skolonizowali Marsa, ale Marsjanie przylecieli na Ziemię. Wyczerpując zasoby czerwonej planety, na statku Ulis wydarzyła się tragedia. Tchórzliwy Jan sięga po pistolet, mając zamiar za wszelką cenę dostać się na pokład amerykański, aby wrócić na Ziemię i strzela do Komarowa. Jean natychmiast upada z bólu, gdy Jemma ucieka. Alessandra próbuje wtedy pomóc Komarowi, ale rosyjski kosmonauta umiera, a Jean przestaje oddychać. Wtedy Simon zdejmuje kask i zdziwiony obecnością powietrza w jaskini, wykonuje sztuczne oddychanie. Kobieta odzyskuje przytomność, Jemma kieruje się w stronę statku Ulis, gdy dowiaduje się o śmierci Komarowa i nadciągającej burzy. Meyer w tajemnicy udaje się w poszukiwaniu członków swojej załogi, ponieważ Amerykanie odmawiają zabrania załogi miliardera na Ziemię. W międzyczasie Jean odzyskuje przytomność, widzi w bunkrze rozświetlające się światło i prowadzi Simona za sobą. Gdy wychodzą na zewnątrz, astronauci widzą postać w skafandrze i rozpoznają Komarowa. Meyer odnajduje wejście do bunkra i podąża w kierunku światła, doganiając Simona i Jean. Jest zdumiony obecnością żywego Komarowa, który nagle mówi im, że to miejsce dawno temu już się skończyło. Ludzie rozumieją, że to biegun północny Marsa, ale jak się tu znaleźli? Komarow opowiada, że kiedyś tę planetę zamieszkiwał gatunek, który wymarł, bo zboczył z właściwej ścieżki i byli to ludzie. Grupa ocalałych osiedliła się w tym miejscu, ale wycięła się nawzajem, kiedy zasoby się wyczerpały, a pozostali wrócili na Ziemię. Platon nazwał ich Atlantydami. Komarow kontynuuje opowieść, mówiąc, że czekał tysiąclecia dokładnie na Jean, która łączy w sobie cechy obu gałęzi ludzkich i sztucznych inteligencji Marsa. I tylko ona może ocalić ludzi przed samymi sobą. Musi zdecydować, czy ludzie zasługują na drugą szansę. Rozmowę przerywa żołnierz, który ma zamiar zabrać psychologa na Ziemię. Amerykanin skierowuje broń w kosmonautów, a Jean prosi o pomoc od Komarowa. Nagle żołnierz zaczyna się dusić i upada. Po powrocie na statek Simon rozkazuje się zbierać. W międzyczasie Jemma z pokładu statku Zelion próbuje wezwać swoich pomocników, ale nikt nie odpowiada. Wtedy postanawia lecieć na Ziemię sama. Załoga Ulis wyrusza w stronę jej statku, próbując skontaktować się z nią, informując o śmierci żołnierzy, jednak nie chce odpowiadać. Wtedy Meyer zaczyna rozmawiać, wspominając o swoich wcześniejszych stosunkach z Jemmą i przyznaje, że nie jest lepszy od Goldsteina, ponieważ jest gotów na wszystko, aby jego imię zapisało się na kartach historii, nawet za cenę zdrady swojej załogi. Ale ona nie jest taka, nie będzie mogła żyć, wiedząc, że zabija ludzi. Wtedy usłyszała głos Jemmy, która postanawiała zabrać załogę statku Ulis na Ziemię i zablokowała panel kontrolny statku Zitu przed startem. Ludzie na statku przygotowują się do swojej zagłady. Jean pyta Marsa, co powinna zrobić. W jej umyśle przewija się wszystko, co widziała i słyszała na czerwonej planecie i mocą swojej woli usuwa blokadę z panelu sterowania. Jednak nagle przed statkiem pojawia się uzbrojony żołnierz, który zamierzał uszkodzić silnik bronią. Simon jest gotów wyjść, aby powstrzymać obłąkanego żołnierza, ale Jean go uprzedza. Bierze Amerykanie na celownik i informuje, że to Mars go zabije. Żołnierz pada. Rozpoczyna się odliczanie ostatnich sekund przed startem. Jean, zdając sobie sprawę, że już nie ma szans na powrót, żegna się z załogą, wyznając miłość Simonowi. Statek startuje, nagle Meyer zauważa, że na biegunie północnym Marsa jest ciemno. To oznacza, że nie mogli być tam kilka minut temu, ale byli tak naprawdę tam w odległej przeszłości, gdy czerwona planeta nadawała się jeszcze do życia. W tym czasie Goldstein dowiaduje się o powrocie statku i wpada w szał, ogłaszając, że sam poleci na Marsa. Na tym kończy się pierwszy sezon. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.